Witam serdecznie w popołudniowym komentarzu, a dzisiaj postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy polska giełda będzie rosnąć. Ze względu na to, że wydarzenia ostatnich dni na świecie, także w Polsce, uzasadniają właśnie zadawanie sobie takiego pytania. Ale na samym początku zachęcam do subskrybowania, zostawiania komentarzy i lajkowania naszego wpisu. Dziękuję i zaczynamy. Niedawne informacje dotyczące przesunięcia wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Frankowiczów dają polskiej giełdzie potencjał ku temu, żeby rosnąć, ze względu na to, że oddalenie ryzyka związanego właśnie z takim wyrokiem daje paliwo akcjom, żeby rozpoczęły taką letnią falę hossy. Bardzo podobnie dzieje się na świecie, ze względu na to, że wydarzenia ostatnich dni pokazują, że podaż nie ma siły zepchnąć rynku nawet o kilka punktów niżej i to jest taki czynnik, który zwiększa prawdopodobieństwo tego, że będziemy świadkami letniej fali hossy. Indeks WIG20 właśnie teraz, w momencie kiedy mówię te słowa, znowu testuje górne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego. Jest to kluczowe miejsce. Widać wyraźnie, że od kilku dni inwestorzy boją się, że ten poziom nie zostanie pokonany, a jeżeli inwestorzy się boją, to wtedy rośnie taka presja na to, żeby wywołać większą falę spadkową. I być może właśnie teraz część z nich dystrybuuje własne akcje. Rzućmy okiem na wykres 3D uśmiechów opcyjnych, które pozwolą nam ocenić, jak rynek opcji zapatruje się na przyszłość. I co tutaj Państwo widzicie? Bardzo wyraźnie widać ogromną dywergencję i przewagę tych, którzy kupują opcje put na spadki, w ten sposób zabezpieczają swoje pozycje długie na akcje, bądź też spekulują na to, że będziemy świadkami jakiejś korekty spadkowej i to jest moim zdaniem sygnał ostrzegawczy przed tym, że letnia fala hossy wcale nie musi się zmaterializować. Te wskazania mają o tyle dużą siłę, ze względu na to, że odchylenie dla opcji put jest zdecydowanie silniejsze niż dla opcji call, czyli tych na wzrosty, a to ten sygnał ostrzegawczy jest moim zdaniem naprawdę w takim wypadku dość spory. Rzućmy okiem na to, co się dzieje na indeksie S&P, który walczy o wyjście trwałe nad poziom 4240, by rozpocząć kolejną falę hossy. I pomimo tego, że wczorajsza sesja była dość niemrawa i wróciliśmy w okolice tego poziomu, to jednak dzisiaj futures sugerują, że będziemy mieć do czynienia z otwarciem z dość sporą luką hossy i gdyby tak się stało, no to ta luka, która dzisiaj powstanie, będzie ważnym punktem odniesienia i dopóki nie będzie zamknięta, dopóty byki będą zdecydowanie w lepszym położeniu i ta letnia fala hossy będzie miała szansę się materializować. Ale rzućmy także okiem na wykres 3D dla indeksu S&P i tutaj także, podobnie jak dla indeksu WIG20, widać dość sporą przewagę tych, którzy wolą kupować opcje put niż opcje call. Być może są to zakłady o to, że indeks S&P wkrótce rozpocznie większą korektę spadkową, ale też jest bardziej prawdopodobne, że jednak są to pozycje, które zabezpieczają długie pozycje na rynku akcji i jest to takie wskazanie, które moim zdaniem jest dodatkowym wzmocnieniem tych sygnałów ostrzegawczych, które wcześniej omówiłem dla indeksu WIG20. Rzućmy okiem na to, co się dzieje na indeksie DAX. Indeks DAX stara się wrócić nad poziom 15 500 punktów. Ten poziom jest kluczowy, widać, że to jest punkt odniesienia, do którego rynek przywiązuje dość sporą wagę. Dzisiejsza sesja jest taką próbą powrotu, natomiast tutaj indeks DAX jakby nie miał już siły korzystać z tego, że poziom euro-dolara, że euro-dolar jest na poziomach zdecydowanie poniżej 1,20, co pomaga niemieckim eksporterom. I to jest też taki sygnał ostrzegawczy. A gdy rzucimy okiem na wykres 3D dla indeksu DAX, to widać bardzo podobną, wręcz tożsamą sytuację jak dla indeksu WIG20 czy dla indeksu S&P, ponieważ przewaga tych, którzy kupują opcje put, jest naprawdę bardzo wyraźnie widoczna. I moim zdaniem te potwierdzenie sygnałów ostrzegawczych jest jeszcze bardziej wzmocnione. I na koniec tego działu poświęconego indeksu rzućmy okiem, co się dzieje w Azji, ponieważ indeks Nikkei, on pomimo tego, że jen jest coraz słabszy, to jednak też nie chce jakoś dynamicznie rosnąć i pozostajemy w tym w tej formacji technicznej, którą widzą Państwo na wykresie, i jeżeli ona wciąż będzie się materializować, to te sygnały ostrzegawcze dla indeksu japońskiego będą coraz silniejsze. I dodatkowo te wskazania są, jak rzucicie Państwo okiem na wykres 3D, dodatkowo wspierane przez sygnały z rynku opcji, ponieważ dokładnie tak samo jak dla indeksu DAX, dla indeksu S&P i WIG20 obserwujemy przewagę tych, którzy kupują opcje put nad tymi, którzy kupują opcje call. I w sytuacji, kiedy indeksy giełdowe obecnie są na maksimach wszechczasów, na własnych oporach, te sygnały ostrzegawcze naprawdę mają dość dużą moc i jeśli indeksy nie zaczną tworzyć nowych maksimów hossy, nowych maksimów wszechczasów, teraz kiedy zaczyna się okres wakacyjny, to myślę, że z każdą sesją narastać będzie taka presja na to, żeby wywołać większą korektę spadkową, żeby zrealizować zyski i żeby te opcje put, które są kupowane z niższymi strajkami, zaczęły wchodzić w pieniądz. Więc sygnały ostrzegawcze są. Odpowiedź na pytanie, czy polska giełda będzie rosnąć, moim zdaniem jest odpowiedź na to pytanie jest wciąż twierdząca, natomiast te ryzyka, które się teraz materializują, dają rosnącą szansę na to, że jednak z tych poziomów dojdzie do większej korekty spadkowej. Jednak pamiętajmy, że przynajmniej dla mnie scenariusz bazowy cały czas zakłada wystąpienie letniej fali hossy, a te spekulacje o korekcie, jakimś większym wstrząśnięciu na rynku, jakimś większym spadku są wciąż spekulacją medialną i dopóki najbliższe wsparcia nie zaczną być przełamywane, a dla indeksu WIG20 to jest ten poziom 2210, dla indeksu S&P to jest poziom 4160, dla indeksu DAX to są już teraz poziomy 15400, to scenariusze prowzrostowe są wciąż faworyzowane i zakładam kontynuację letniej fali hossy. Natomiast wydarzeniem dzisiejszego dnia była decyzja Bank of England w sprawie stóp procentowych i tak jak się można było spodziewać, bank nie podjął żadnej decyzji o zmianie polityki pieniężnej, natomiast bardzo wyraźnie w swoim komunikacie zawarł informację, że byłoby błędem podminowywać ożywienie gospodarcze przedwczesną polityką zacieśniania polityki monetarnej, stąd też ta reakcja na funcie, którą obserwujemy, ponieważ funt zaczął się osłabiać. Nie ma wybicia już dołem na tym wykresie euro do funta, a teraz być może będziemy wkrótce świadkami testu tej linii trendu spadkowego, tej takiej dolnej, tej takiej krawędzi, która w ostatnim czasie nie pozwalała podaży na funcie kontynuować ruchu w górę na tej parze euro do funta i ta linia jest teraz w okolicach 0,8610 i ten poziom teraz będzie kluczowy w drugiej części dnia, ponieważ gdyby się okazało, że ta linia jest pokonywana, no to wtedy będzie to sygnał, że wszystkie informacje z Bank of England dzisiaj zaczęły być traktowane jako negatywne informacje dla funta brytyjskiego i wtedy będzie szansa na to, żeby kontynuować korektę osłabienia tej waluty, a to dałoby na przykład na kablu dość spory potencjał odbicia od poziomu 1,40. Co jest także bardzo istotne, to zwróćmy uwagę na te wykresy opcji, jeden i drugi, które te krótkoterminowe opcje zaczynają sygnalizować, że tak jakby rynek, duzi inwestorzy liczyli na to, że ta roczna linia trendu wzrostowego, którą widzicie Państwo, która była widoczna w komentarzu dzisiejszym porannym, to ona się obroni i będziemy świadkami na jej podstawie budowy jakiejś formacji bądź próby odwrócenia i powrotu do trendu wzrostowego na eurodolarze. Te opcje zaczynają sygnalizować, że jest ochota rynku na to, żeby spróbować znowu rosnąć. Dopóki eurodolar znajduje się pod poziomem 1,20, dopóty scenariusze prospadkowe są faworyzowane i zakładają cały czas, że ta roczna linia trendu wzrostowego będzie pokonana. I na samym końcu działu Forex polecam zwrócić uwagę na to, co sygnalizują wskaźniki PMI, ponieważ dla Japonii wskaźniki PMI zaczęły spadać, a dla Europy rosnąć. I być może jest to właśnie czynnik fundamentalny, który sprawia, że japoński jen nie chce się umacniać, a się osłabia. I przynajmniej w kolejnych okresach, kiedy będą kolejny raz publikowane te wskaźniki PMI, będziemy zwracać uwagę, czy ta zależność cały czas występuje. Na razie widać przyspieszenie nawet trendu osłabienia się japońskiej waluty, czyli tak jakby rynek zakładał, że osłabienie gospodarcze w Japonii będzie cały czas trwało. Przejdźmy teraz do rynku kryptowalut. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na Etherze, gdzie rynek zaczyna sygnalizować, że pojawiają się pierwsi, którzy kupują spadający nóż i liczą na to, że właśnie teraz na tych poziomach będzie tworzone jakieś lokalne dno. Ta linia trendu spadkowego, którą widzicie Państwo na wykresie, ona jest teraz punktem odniesienia i dopóki znajdujemy się poniżej, dopóty cały czas zakładajmy, że trend spadkowy będzie kontynuowany, jest scenariuszem bazowym. I na koniec dane makroekonomiczne, które dzisiaj poznaliśmy, dane IFO z Niemiec za czerwiec oczekiwania, bo okazały się być najlepsze od grudnia 2010 roku, ale prawdopodobnie te dane są już w cenach, ponieważ nie było już żadnej reakcji na rynkach, ale dane wpisują się w tą tendencję, którą widać już od wielu tygodni i no, sprzyjają popytowi na ryzyko. I taką kolejną ciekawą daną były dzisiejsze informacje o stopie bezrobocia w maju w Polsce, która spadła do poziomu 6,1 i te dane sygnalizują, że wszystkie tarcze antykryzysowe, które w poprzednim roku zostały zaaplikowane polskiej gospodarce, one zahibernowały rynek pracy, pozwoliły przejść w miarę suchą nogą przez ten kryzys, który mieliśmy w ostatnim czasie. I teraz, kiedy tarcze wygasają, gospodarka jest odmrażana, to Polacy wciąż mają miejsca pracy, ale co najważniejsze dla gospodarczego, ekonomicznego punktu widzenia, mają dochody i środki finansowe, żeby stymulować popyt i konsumpcję. I dlatego te dane są niezwykle istotne i ważne. Dziękuję bardzo za odsłuchanie dzisiejszego materiału. Oczywiście zachęcam żeby subskrybować ten kanał, komentować, lajkować. Widzimy się już jutro rano. Życzę stopy zwrotu dzisiaj w drugiej części dnia. Pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia.